Dzień dobry Państwu. Jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. To tutaj zgromadzili się Polacy na wieść o tym, iż rozbił się prezydencki samolot z przedstawicielami polskiej elity politycznej wraz z personelem lotniczym, z personelem Biura Ochrony Rządu, z przedstawicielami dowództwa wojskowego i różnych państwowych służb oraz administracji. To w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoimy, nie w żadnym innym. Polacy dali wyraz swemu przejęciu tragedią w Smoleńsku, swemu zjednoczeniu, a także oczekiwaniu, że państwo polskie spełni ich oczekiwania. To znaczy, że katastrofa smoleńska zostanie wszechstronnie wyjaśniona, że polska dyplomacja będzie prawidłowo reprezentować interesy naszego państwa, naszego narodu w dochodzeniu związanym z tą katastrofą lotniczą, a także, że polskie służby państwowe, w szczególności służby odpowiadające za nasze bezpieczeństwo i za sprawiedliwość, mam tu więc na myśli prokuraturę, sądownictwo i oczywiście służby specjalne, w tamtym czasie oczywiście prokuraturę wojskową, że wszystkie te służby prawidłowo, w sposób wyczerpujący, nie budzący żadnych wątpliwości, ustalą wszystkie okoliczności katastrofy smoleńskiej, pociągną osoby winne zaniedbań lub sprawstwa tej katastrofy do odpowiednich konsekwencji. Jak dobrze wiemy, przez kolejne miesiące, a nawet lata, nic takiego nie nastąpiło. Niezależnie czy rządziła Platforma, czy rządził PiS, niemoc administracyjna, niemoc urzędnicza, przerzucanie się odpowiedzialnością, granie na społecznych emocjach związanych z tą katastrofą trwało przez wiele lat, aż do momentu, kiedy nasze społeczeństwo zmęczyło się tym smutnym spektaklem, który politycy nam zafundowali. I po wielu latach przerwane zostały również odbywające się tutaj zgromadzenia społeczne. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej złożymy wieniec właśnie w tym miejscu. Jestem zdumiony, że tych wieńców i tych zniczy jest tak mało. Doskonale pamiętam pierwsze dni po katastrofie smoleńskiej, kiedy jako zwykły, zatroskany obywatel przychodziłem w to miejsce. Również niekiedy późnym wieczorem czy w nocy, towarzysząc ludziom, którzy się tutaj zbierali. Obserwowałem też wtedy smutne sceny, kiedy ludzie nieprzychylni tym, którzy się tu gromadzili, zaczepiali ich, atakowali, kpili z nich, próbowali sprowokować. To były bardzo przykre sytuacje, dlatego jestem też zasmucony, że tak niewiele zniczy, tak niewiele wieńców mamy tutaj w tej chwili. Być może ci, którzy wtedy się gromadzili, już o tym nie pamiętają, a być może przenieśli po prostu swoją pamięć w inne miejsca, jak nowo zbudowany w ostatnich latach pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. My zastanawialiśmy się, gdzie przyjść i gdzie złożyć nasz wieniec. I dla mnie to miejsce, właśnie w tym miejscu, dokładnie tu po środku, nie z boku, gdzie została przytwierdzona ta tablica, ale właśnie w tym miejscu, gdzie są też upamiętnione wszystkie ofiary, dla mnie to miejsce jest najważniejsze, ponieważ to właśnie tutaj Polacy czekali w bardzo długiej kolejce, która kilometrami ciągnęła się aż pod kościół akademicki Świętej Anny i zawijała przy kolumnie Zygmunta. Pamiętamy te zdjęcia lotnicze, w których mogliśmy zobaczyć, jak wielu Polaków czeka właśnie, żeby też oddać ostatni hołd nieżyjącemu prezydentowi naszego państwa. To, czego uczy nas cała historia, z jednej strony katastrofy smoleńskiej, z drugiej strony tej kompromitacji, która nastąpiła zamiast prawdziwego śledztwa. Kompromitacji zarówno na poziomie prokuratury wojskowej, później cywilnej, jak i na poziomie tego, co się działo w parlamencie, tak zwanej podkomisji smoleńskiej, która zamiast wszystko wyjaśnić w sposób bezsporny, to niestety zaangażowana była również w rozpowszechnianie informacji, które później się nie potwierdzały, które stawiały pod znakiem zapytania powagę całej sytuacji, powagę naszego państwa, powagę polskich polityków, powagę parlamentu. To, czego nas to uczy, to, że silne państwo jest dobrem wszystkich obywateli. Silne, sprawne państwo, które jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo. Tak bezpieczeństwo swoich liderów, tak bezpieczeństwo swoich polityków, jak i bezpieczeństwo zwykłych obywateli. Jeżeli państwo nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo swojego dowództwa wojskowego, swojego prezydenta, reprezentantów elity politycznej, bo przypomnijmy, że na pokładzie wojskowego samolotu, który leciał do Smoleńska, byli przedstawiciele prawie wszystkich sił politycznych.
Jeżeli państwo nie jest w stanie zadbać prawidłowo o bezpieczeństwo swojej elity, to nie jest w stanie też dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli. Jeżeli nie jest w stanie przez 10 lat przekonująco rozwiać wszystkich wątpliwości wokół takiej katastrofy lotniczej, to nie jest w stanie wyjaśnić skutecznie żadnej afery. I obywatele mają takie poczucie, a z tego poczucia wynika później zgorzknienie, wynika brak zaufania do instytucji państwowych. Jak pokazuje 10 lat trwająca historia po katastrofie smoleńskiej, niestety jest to uzasadniony brak zaufania, na którym jeszcze raz podkreślam, ubolewamy. A dziś wspominamy ofiary katastrofy smoleńskiej, składamy ten piękny biało-czerwony wieniec upamiętniający te ofiary wraz z Michałem Jelonkiem, wraz z Anią Bryłką, z naszego sztabu składamy ten wieniec nie tylko w imieniu swoim, ale wszystkich sympatyków Konfederacji, wszystkich wyborców Konfederacji, wszystkich polityków Konfederacji. My nigdy nie opowiadaliśmy się po żadnej ze stron sporów. Ja osobiście, mimo że bardzo mocno interesowałem się przez kilka lat po katastrofie smoleńskiej wszystkimi okolicznościami tej katastrofy, nigdy nie stałem się wyznawcą żadnej konkretnej wizji, ponieważ uważałem zawsze, że byłoby to nieodpowiedzialne, kiedy nie mamy w rękach dowodów. A przypomnijmy, że kluczowe dowody, takie jak wrak prezydenckiego samolotu, to zdumiewające, ale przez 10 lat aż do dziś nie wróciły do Polski. To pokazuje też niestety słabość naszego państwa, słabość naszych sojuszy i słabość naszych sojuszników, którzy nie są w stanie nam pomóc wymusić powrotu wszystkich przedmiotów, wszystkich dowodów, przede wszystkim wraku prezydenckiego samolotu po tylu latach do naszego kraju. Uczcimy dosłownie krótką chwilą ciszy ofiary katastrofy smoleńskiej, po czym złożymy ten wieniec. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.